przedstawiam Państwu informacje z prac w okresie od 26 maja do 28 czerwca. W tym wymienionym okresie odbyłem 5 posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta. Wydałem 71 zarządzeń Prezydenta Miasta. Wspólnie z zastępcami przyjęliśmy 48 interesantów. 29 maja w naszym mieście odbył się Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. Tego samego dnia spotkałem się z uczestnikami 11 Sejmiku Samorządów Szkolnych, które zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 10. Również 29 maja uczestniczyłem w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników Starowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 30 maja testowaliśmy nową zamiaterkę zakupioną przez gminę Starowice do utrzymania czystości i porządku na ulicach miasta. W tym dniu wizytowałem prace prowadzone przy modernizacji zniszczonej przez powódź grobli na zbiorniku Pasternik. Naprawa grobli i zagospodarowanie kosztować będzie około 300 tysięcy złotych. Jest to pierwszy etap prac obejmujący odcinek o długości 400 metrów od ulicy Radomskiej. Dodatkowo w tym okresie gmina Starowice starała się o pozyskanie funduszy zewnętrznych na realizację projektu pod nazwą Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej. Wartość tego projektu to około 23 miliony złotych. Odpowiedni wniosek złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Państwo radni wielokrotnie apelowaliście o to, aby tym problemem się zająć i właśnie to robimy. 1 czerwca wspólnie z moim zastępcą Jerzym Miśkiewiczem spotkałem się z dyrekcją i uczniami Szkoły Podstawowej nr 9, gdzie podczas obchodów Dnia Sportu uczniowie testowali nową bieżnię, jedną z trzech, które powstały w minionych tygodniach przy starowieckich placówkach oświatowych. Na początku czerwca ruszyły także prace przy realizacji ostatniego, trzeciego etapu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym budynku Szkoły Podstawowej nr 9. Tego samego dnia wizytowałem inwestycje zrealizowane przy ulicy Żytnie, gdzie wybudowaliśmy nowy chodnik i oświetlenie uliczne. Również 1 czerwca wspólnie z firmą PKC Group zorganizowaliśmy dla mieszkańców naszego miasta festyn pod nazwą Starowicki Dzień Dziecka z PKC Group na wesoło. Gwiazdą imprezy była Sylwia Grzeszczak. 3 czerwca spotkałem się z uczestnikami jubileuszowego 60. harcerskiego rajdu świętokrzyskiego. Natomiast 6 czerwca ruszyła modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków, finansowana w części z dotacji unijnej, to jest Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tego dnia wizytowałem także inwestycje realizowane na terenie miasta, m.in. trwającą budową ulicy Kościelnej oraz ciągu pieszo-jezdnego zwanego pasażem Stafa. Również 6 czerwca spotkałem się z panem Zenonem Kubickim, projektantem północno-zachodniej obwodnicy Starachowic. Inwestorem projektu jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W spotkaniu uczestniczyli także architekt miasta oraz przedstawiciele firm funkcjonujących na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice. 7 czerwca uczestniczyłem wspólnie z moją zastępczynią w walnym zgromadzeniu wspólników Spółdzielni Socjalnej Starachowiczanka. W tym dniu dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Jolanta Grudnicka podsumowała miniony rok pracy. 8 czerwca wspólnie z moim zastępcą uczestniczyłem w uroczystym otwarciu jadłodzielni uruchomionej w Galerii Handlowej Skałka. W tym dniu również wspólnie z Ewą Skibą, zastępczynią, wzięliśmy udział w spotkaniu z pracownikami Zakładu Energii Cieplnej oraz uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 11 w ramach obchodzonego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii. 8 czerwca wspólnie z posłem Krzysztofem Lipcem oraz radnym Rady Miejskiej Zygmuntem Andreasem przekazaliśmy mieszkańcom dobrą informację na temat dofinansowania, jakie gmina Starowice otrzymała w wysokości 1 400 000 zł na modernizację starachowickiej strzelnicy. W tym samym dniu uczestniczyłem w pikniku zorganizowanym z okazji 10-lecia firmy Prowost Polska. 11 czerwca spotkałem się z panem Marcinem Perzem, prezesem specjalnej strefy ekonomicznej Starowice oraz zarządem firmy Cerat, panią Haliną Bok i panem prezesem Pawłem Bąkiem w sprawie lepszego skomunikowania i połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z terenem strefy ekonomicznej. 11 czerwca na zaproszenie Fundacji imienia Stefana Batorego wziąłem udział w debacie Samorząd, dlaczego jest źle, skoro jest tak dobrze. Tego samego dnia mój zastępca Jerzy Miśkiewicz uczestniczył w zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w Korytnicy. 12 czerwca Starachowice otrzymały dofinansowanie w wysokości 5 milionów złotych do remontu ulicy Jana Pawła II, o czym poinformowała podczas spotkania w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. 12 i 13 czerwca na zaproszenie władz gminy Czersk uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu przedstawicieli wszystkich samorządów, które udzieliły wsparcia finansowego na usuwanie skutków nawałnicy, które w sierpniu ubiegłego roku nawiedziła to położone na Pomorzu miasto i chciałbym Państwu przekazać podziękowania od pani burmistrz, od mieszkańców, od wszystkich jednostek podległych za pomoc, jakiej Państwa decyzją udzieliliśmy gminie Czersk w tym najtrudniejszym dla nich okresie.
15 czerwca spotkałem się z panią Anetą Kiepa z firmy PKC Group, na ręce której przekazałem wspólnie z dyrektorem SCK podziękowania za pomoc, zaangażowanie i ogromne wsparcie przy organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka. Tego samego dnia uczestniczyłem w otwarciu rajdu pieszo-rowerowego Bezpieczne Wakacje w Szkole Podstawowej nr 11, którego to gmina była współorganizatorem. Również 15 czerwca jubileusz 25-lecia działalności świętował jeden z największych starowiejskich zakładów Odlewnie Polskie S.A. W tym dniu również podczas uroczystości zorganizowanej przy ławeczce halnego wspólnie z panem Rafałem Obarzankiem, prezesem Okręgu Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK Ponury Nurt, podpisaliśmy list intencyjny w sprawie budowy pomnika partyzantów Mariana Świderskiego pseudonim Dzik oraz Edmunda Rachtana pseudonim Kaktus. 17 czerwca mój zastępca Jerzy Miśkiewicz uczestniczył w uroczystościach rocznicowych WYK-u z 2018 zorganizowanych pod pomnikiem pułkownika Ponurego w Wąchocku. 18 czerwca wspólnie z moją zastępczynią Ewą Skibą spotkaliśmy się z wicestarostem panem Markiem Pawłowskim w sprawie zagospodarowania terenu peronu kolejki wąskotorowej w pobliżu galerii Galardia. Moja zastępczyni uczestniczyła również w spotkaniu zorganizowanym przez radnego Rady Miejskiej pana Piotra Babickiego w sprawie remontu odcinka drogi dojazdowej do nieruchomości nr 17-19-21 położony przy ulicy Targowej. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej, przedstawiciele Centrum Handlowego Galardia oraz pan Leszek Śmigas, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. 19 czerwca spotkałem się z panią Ireną Sochacką, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim. Wspólnie z zastępcą Jerzym Miśkiewiczem uczestniczyliśmy w uroczystym podsumowaniu roku szkolnego 2017-18 pod hasłem Najlepszy uczeń, zorganizowanym w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. 20 czerwca wspólnie z moim zastępcą Jerzym Miśkiewiczem spotkaliśmy się z panią Iwoną Sołową, menadżerem realizacji projektów z Fundacji Fabryki Marzeń. 20 i 21 czerwca wspólnie z niektórymi z państwa radnych wizytowaliśmy inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego gminy Starowice, w tym kolejne kamery monitoringu miejskiego zamontowane przy ulicach Murarskiej i Robotniczej, a także nową nawierzchnię na ulicy Podgórze, nową ulicę Skałka, a także wyremontowany parking przy ulicy Leśnej oraz nowe miejsca postojowe wykonane na wniosek mieszkańców budynku przy ulicy Majówka 22. Przypomnę, że ruszyła tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego. Można już składać propozycje przedsięwzięć, które zdaniem państwa i mieszkańców powinny zostać wykonane w roku 2019. 21 czerwca moja zastępczyni wzięła udział w uroczystości otwarcia Izby Pamięci imienia generała Antoniego Hedeszarego w osadzie leśnej Klepacze na terenie Nadleśnictwa Starachowice. 22 czerwca uczestniczyłem w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Tego samego dnia uczestniczyłem w spotkaniu sygnatariuszy porozumienia o partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie starowickim, którzy są zainteresowani projektem pozakonkursowym w osi priorytetowej 9 włączenie społeczne i walka z ubóstwem. 24 czerwca w naszym mieście odbyła się kolejna edycja Starachowickich Sobótek. Podczas imprezy dla starachowiczan wystąpiła Kleo z zespołem. Organizatorami festynu była gmina Starachowice oraz firma Cersanit 2 SA, której serdecznie dziękuję w tym miejscu za pomoc i wsparcie. 25 czerwca spotkałem się z samorządowcami gmin Mirzec, Wąchock oraz państwem radnymi w sprawie możliwości uzyskania przez gminę wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju. 26 czerwca spotkałem się z panią Agatą Wojtyszek, wojewodą świętokrzyskim, w sprawie realizacji programu Razem Bezpiecznej, którego kolejną edycję planujemy w tym roku w Starachowicach. Uczestniczyłem w konferencji promującej imprezę sportową, która już w najbliższą niedzielę odbędzie się w naszym mieście, a mianowicie drugą edycję Starachowickiej Strzały i Mistrzostw Polski. Udział w tej imprezie kolarskiej zgłosiło już prawie 300 osób. Tego samego dnia zakończyliśmy konsultacje społeczne dotyczące wyboru nazwy dla nowo wybudowanego ronda u zbiegu ulic Szkolnej i Glastej. Do urzędu wpłynęło ponad 700 głosów za pośrednictwem ankiet, które były dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz wersji internetowej. Najwięcej głosów uzyskała nazwa Rondo Górników Starachowickich. Również 26 czerwca wziąłem udział w uroczystym zakończeniu roku sportowego zorganizowanym przez Katolicki Klub Sportowy Juventa Starachowice. Mój zastępca Jerzy Miśkiewicz uczestniczył tego dnia w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Janik. 28 czerwca dotarły do nas z kolei bardzo dobre informacje od marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jorubasa dotyczące rekordowo wysokiego dofinansowania, jakie gmina Starowice otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadań o wartości ponad 50 milionów złotych. Wysokość otrzymanego dofinansowania to blisko 40 milionów złotych.
Dofinansowane projekty, które wygrały w konkursach, to poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego, optymalizacja oświetlenia ulicznego w gminie Starachowice, Starachowice przyjazne środowisku, budowa ścieżek rowerowych, a kolejnym, czwartym projektem, który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO województwa świętokrzyskiego, a którego odbiorcami są indywidualni mieszkańcy gminy, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie, jest budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Starachowice. Wartość projektu 4,3 miliona złotych, dotacja 2,4 miliona, 60% kosztów kwalifikowanych. Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła w budynkach mieszkalnych w terenie gminy Starachowice. Do projektu zgłosiło się około 250 gospodarstw domowych z terenu miasta. I Szanowni Państwo, chciałem Państwu podziękować, dlatego że złożenie przez nas wniosku i ocena pozytywna nie byłaby możliwa, gdyby nie głosowanie, które mieliśmy pod koniec roku 2017, gdy prosiłem Państwa o zgodę na połączenie dwóch spółek komunalnych, Miejskiego Zakładu Komunikacji i Zakładu Energetyki Cieplnej. To był warunek formalny do tego, żebyśmy mogli aplikować o środki. Wtedy Państwo pytaliście, jaką mamy gwarancję tego, że środki uzyskamy. Mówiłem o tym, że gwarancji nigdy nie możemy mieć 100%, ale daję 99% na to, że możemy te pieniądze uzyskać, dlatego że uważam, że projekt jest świetnie przygotowany, że mamy wszelkie do tego predyspozycje, żeby te pieniądze z RPO województwa świętokrzyskiego otrzymać. I to w tym tygodniu znalazło potwierdzenie, dlatego ta decyzja, która wtedy wywoływała kontrowersje i zastanawialiśmy się, czy jest sens, czy jest potrzeba, by to robić, opłacała się, dlatego że takich środków gmina Starachowice jeszcze nigdy w swojej historii ze środków zewnętrznych nie otrzymała. I to jest, to są pieniądze, które w diametralny sposób w roku 2019 i 2020 zmienią obraz miasta. Dlatego...